Marcin Bąk, witam Państwa w specjalnym świątecznym studiu. Witam także naszego gościa, profesor Zbigniew Krysiak. Kłaniam się nisko, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan profesor, który jest znany doskonale widzom telewizji Republika jako świetny ekonomista, ale dzisiaj o ekonomii będziemy rozmawiać mniej. Musimy pamiętać, że pan profesor reprezentuje też inną, bardzo ważną sferę aktywności, czyli Instytut Myśli Schumana, ta Europa chrześcijańska, zjednoczona, ale wokół, no, nieco innych wartości niż te, które można zobaczyć czasem na strajkach. I o tych wartościach chciałbym porozmawiać z panem profesorem, o tych wartościach, które Europę od kilkunastu stuleci łączą. Wigilia to jest taki moment szczególny w dawnym świecie chrześcijańskim, kiedy się gromadzimy. Powinniśmy się gromadzić, no ona w tym roku trochę inaczej przebiegała, święta inaczej przebiegają. Co jest takiego ważnego w świętowaniu Wigilii, co powinniśmy cały czas podtrzymywać? Tak, to jest no, centralnym chyba takim, można powiedzieć, miejscem czy też podmiotem. To jest rodzina i ona, czyli ta, można powiedzieć, taki podmiot, który jeśli jest silny, to jest silne również społeczeństwo. To wywodzimy, prawda, jako chrześcijanie, ale nie tylko chrześcijanie, ponieważ wiele osób niewierzących obchodzi tę Wigilię. To wywodzimy właśnie z tej rodziny, świętej rodziny, prawda, Maryi, Józefa i rodzącego się dzieciątka Jezus, prawda, Boga człowieka. I to, jak widać w tradycji od wielu, wielu wieków, prawda, cały czas jest silne. Jest silne dzisiaj, można by powiedzieć, te obchody, czy też ta koncentracja na świętach Bożego Narodzenia jest takim ważnym wydarzeniem w całym świecie. W szczególności oczywiście te święta, ta Wigilia jest w sposób taki specyficzny, z takim, można powiedzieć, rytuałem, z takim, można powiedzieć, jakby ciepłem w układzie relacji rodzinnych, ale nie tylko rodziny tej właśnie bezpośredniej, ale również rodziny jako rodzin ludzkich, jako relacje, które dotyczą czy odnoszą się do różnych osób. Czyli w zasadzie z tego można by wywodzić coś, co nazywamy wspólnotą. Coś, co właśnie również w wymiarze i narodowym jako wspólnota występuje i również w międzynarodowym, bo Robert Schuman, który właśnie bardzo akcentował relacje, on właściwie jakby bez przerwy powtarzał, że kluczem do budowania silnego społeczeństwa i gospodarki są relacje, a więc wspólnota. I mówił on nie o Unii Europejskiej, ale o wspólnocie narodów Europy, w której relacje są podstawą, w której właśnie fundamenty wartości chrześcijańskich są podstawą, a więc ta wspólnota rodziny, wspólnota narodowa, wspólnota wielu narodów, wywodząca się ze wzorca wspólnoty, jaką nam daje właśnie ta święta rodzina. Jezus, Maryja, święty Józef, prawda, i Bóg, człowiek, Jezus. I właśnie mówił Robert Schuman, że te fundamenty są uniwersalne i ważne dla wszystkich. I rzeczywiście ta celebracja, czy też właśnie obchody świąt Bożego Narodzenia powszechne wskazują na to, że to jest bardzo ważne i to jest, można by powiedzieć, jak Robert Schuman rozwijał, Europa będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale, ale też mówił o demokracji, że demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale, bo jeśli nie będzie chrześcijańska, to pogrąży się właśnie w tyranii. Także tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, widzimy, jaka jest bogate wątki, jak z tego źródła świętej rodziny, centrum, prawda, tego rodzącego się Boga człowieka, wywodzimy, jest to inspiracja do spojrzenia i do realizowania
można by powiedzieć, funkcjonowania społecznego, jak i gospodarczego. Także to jest niezwykła wartość, która właśnie w tym kontekście, że dla wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich wiary, właśnie jakość życia społecznego i gospodarczego jest ważna, a zatem nie można zapominać o tym źródle i trzeba tylko rozważać, zastanawiać się, jak z tego źródła najbardziej efektywnie i najbardziej praktycznie wywodzić, żeby to dobro wspólne było ważnym, można by powiedzieć, dla wszystkich, tak jak Robert Schuman jest nazywany przez Kościół uczniem Chrystusa w polityce. Polityka jako definicja dbania o dobro wspólne. A więc widzimy, że te korzenie tego dobra wspólnego przecież wywodzą się z Ewangelii. I ten solidaryzm, ta solidarność, prawda, jest to też pojęcie, ale też praktyczny wymiar myśli społeczno-chrześcijańskiej. Ale wyjaśnijmy sobie jedną rzecz ważną, o której pan profesor powiedział. Mówiąc o myśli Schumana, powiedział pan bardzo wyraźnie, że Schuman nie chciał Unii Europejskiej. On chciał wspólnoty. A jednocześnie pan profesor ma w klapie taki znaczek, który na pierwszy rzut oka wygląda jak znaczek, no właśnie, Unii Europejskiej. Jak wyjaśnić tą pozorną sprzeczność? Dziękuję, panie redaktorze, za to pytanie. Tutaj do wszystkich widzów powiem, żeśmy nie układali scenariusza, więc tutaj w mojej klapie w środku jest serce. Dookoła są gwiazdy, 12 gwiazd. To serce to jest symbol jednego z dzieł Instytutu Myśli Schumana o nazwie Wspólnoty Serca. Teraz jeśli chodzi o to serce, symbolizuje też, można by powiedzieć, niepokalane serce Maryi. A te gwiazdy natomiast, proszę państwa, wiemy doskonale, geneza ich, one są umieszczone we fladze europejskiej. I tutaj właśnie tej fladze tak naprawdę wspólnoty narodów Europy. Ona powstaje na wiele dekad przed utworzeniem tego, co się nazywa Unia Europejska, bo Schuman rzeczywiście nie chciał Unii Europejskiej, dlatego że to jest kierunek superpaństwa. Te gwiazdy, proszę państwa, wywodzą się z nadgłowy takiego wieńca gwiazd nadgłowy Maryi, taka figurka w Strasburgu, w katedrze w Strasburgu, gdzie Robert Schuman właśnie modlił się w momencie przed decyzją o tym, jaki kształt nadać właśnie tej fladze wspólnoty narodów Europy. Fladze nie państwa, nie superpaństwa, nie organizacji, proszę państwa, podkreślam, fladze wspólnoty narodów Europy. Ta flaga została też przyjęta niejako jako taki symbol przez Unię Europejską, ale zwracam uwagę na jej genezę. I tutaj były właśnie, ta flaga została wprowadzona decyzją pewnej grupy właśnie wtedy osób na czele z Schumanem 8 grudnia 1951 roku. To jest właśnie w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Więc niezwykła symbolika i jednocześnie tutaj można by powiedzieć jakieś natchnienie, ale jednocześnie zgoda również innych osób, które były zaangażowane w to, niekoniecznie wierzących, oznacza jakby pewien znak, można by powiedzieć, opatrzności, jak wspólnota narodów Europy powinna się rozwijać. Czyli i teraz proszę państwa, jeszcze jedną ciekawą rzecz, panie redaktorze. Otóż w ostatnich miesiącach, kiedy tam wyjeżdżamy, rok temu ostatni raz byliśmy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, to są takie osoby, które się dowiedziały o prawdziwej genezie tych gwiazd, tej flagi, spośród takich właśnie europosłów o takim, powiedziałbym, antychrześcijańskim nastawieniu. No i oni zaczynają takie za kulisami rozmowy, co zrobić, żeby właśnie zmienić ten symbol, zmienić tą flagę. Więc taka w pewnym sensie
nieświadomość w dużych kręgach właśnie osób istniała do tej pory, no ale nie sądzę, żeby ktoś zrobił zamach na tą flagę, bo zrobiłaby się z tego wielka burza. No w każdym razie warto pamiętać, że ta flaga, współczesna flaga Unii Europejskiej jest w jakimś sensie uszczerbioną flagą pierwotną wspólnoty, tej, którą projektował Schuman, i czegoś w niej brakuje, tak jak wydaje się, tak jak pan profesor mówił, w samej idei Unii Europejskiej brakuje pewnych elementów, które pierwotnie widział tam w Schuman. Przejdźmy teraz do hasła Wigilia bez granic, bo na ogół rozmawiamy właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia z panem profesorem o Wigilii bez granic. To też jest taka piękna idea nawiązująca do myśli szumanowskiej, która no, ma już swoje lata, prawda? Tak, piąta edycja właśnie w tym roku Wigilii bez granic to właśnie wywodzi się z tej głównej myśli Schumana, budowanie relacji. Budowanie relacji. I w pewnym momencie zastanawialiśmy się, jak można to sformułować właśnie w kontekście budowania relacji właśnie polskich rodzin z cudzoziemcami, którzy tutaj są w Polsce, pracują, studiują. Nie chodzi o sprowadzanie cudzoziemców. Dlaczego taka myśl? Po pierwsze, że Schuman mówił o relacjach, a po drugie, kiedy obserwowaliśmy i obserwujemy ten system we Francji, w Niemczech, gdzie są liczne grupy cudzoziemców, gdzie tworzą się getta, gdzie jest izolacja. Co z tego, że Francja i Niemcy oferują tym cudzoziemcom potężne pieniądze, dobre warunki ekonomiczne, jak oni są odizolowani, oni funkcjonują w gettach, oni się nie asymilują, oni, można by powiedzieć, właśnie tworzą w pewnym sensie już jakieś swoje państwo, w tym w Niemczech czy też we Francji. I sobie pomyśleliśmy, że Polska powinna być właśnie jakby też z naszej tradycji, charakteru Polski, właśnie takim wzorem w Europie, żeby ten model relacji z cudzoziemcami był inny, żeby oni się asymilowali właśnie u nas, żeby wzorem pierwszej Rzeczpospolitej, wartości pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie w ramach tej pierwszej Rzeczpospolitej były różne narody, różne wyznania, żeby właśnie do tej tradycji wrócić. Jeśli nie będziemy tego robić, to w Polsce też powstaną wcześniej czy później getta. Cudzoziemcy, którzy tu przybywają, wielu z nich już na stałe mieszka od wielu lat, właśnie pragną, to wiemy, pragną, żeby po prostu czuć się jak u siebie w domu, bez znajomości kultury, bez relacji z Polakami, bez znajomości tradycji, historii, języka. Oni nie będą się czuli jak u siebie w domu. I stąd wyszła inicjatywa Wigilii bez granic, żeby od tego miejsca rozpocząć, od tego centrum polskiej tradycji, czyli rodziny, czyli dopuszczenia tych cudzoziemców do tego najbardziej intymnego miejsca, jakie mamy w rodzinach. Czyli Wigilia i zapraszanie właśnie tych cudzoziemców na Wigilię. Ale też oczywiście ze względów praktycznych można zaprosić pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. I przez 4 lata prowadziliśmy to generalnie bezpośrednio. Cudzoziemcy przybywali do domów polskich rodzin. I tam były znakomite obserwacje, relacje. Później po tych świętach oni się kontaktują. Tworzą się relacje gospodarcze, tworzą się przyjaźnie, tworzą się również bardzo takie ciekawe jakby myśli w rodzinach polskich, gdzie uświadamiają sobie rodziny, że właśnie mamy taką tradycję, że reakcja cudzoziemców jest taka bardzo pozytywna. I uświadamiamy sobie, jak silnym jest ten depozyt wiary. Jedna rodzina rok temu, prawda, kiedy zaprosiła cudzoziemców, Hindusów, prawda,
to śpiewano kolędy i to jeden z nich to był mój student, Hindus, który pytał się, co jest treścią tych kolęd. I oni opowiadali, zarówno rodzina polska, o treści kolęd, jak i kontekście historycznym. I kiedy ten student przybył na uczelnię, na SGH, zaczyna mi opowiadać o polskiej historii. Ja mówię, a skąd ty tyle wiesz? On mówi, no właśnie, byłem na Wigilii i żeśmy rozmawiali. I proszę państwa, radość tego człowieka, radość tego, że on mógł się zbliżyć, że był w tej rodzinie, a jednocześnie, że poprzez wiedzę o historii, tradycje, uczestniczył właśnie w łamaniu opłatka, uczestniczył właśnie w tej wieczerzy wigilijnej, to on się poczuł, jakby został członkiem rodziny. I to jest, proszę państwa, ten moment ważny, który otwiera właśnie serca, ale to na tym nie koniec. To ta cała Polska, chcemy, żeby cała Polska czuła się gospodarzem tego dzieła, bo następny krok jest ważny dla rządu, dla samorządów, żebyśmy kolejny krok robili w kwestii takiego procesu intensywnego nauki języka dla tych cudzoziemców, nauki historii, tradycji, hymnu i takiej wiedzy, które to wszystko by miało prowadzić do tego, że te osoby miałyby te wszystkie jakby pewne atrybuty czy pewne właściwości, które dawałyby im możliwość poczucia się jak u siebie, no, w domu, tak jak pewnej pan, asymilacji. Jak pan profesor wspominał, w dawnych czasach I Rzeczpospolitej, gdzie Polakiem, w sensie obywatela polskiego, polskiego szlachcica, był pan Azulewicz, Tatar, był pan von Manteuffel, tak, z Kurlandii, i był pan Pściński z Pściny. Wszystkich łączyły pewne wspólne wartości, chociaż każdy zachowywał własną tożsamość. I tutaj dopowiedzmy sobie może jeszcze jedną sprawę. Tu nie chodzi o żadną kwestię prozelityzmu, prawda? Osoby, które są zapraszane na Wigilię, są przedstawicielami różnych wyznań. Nie ma tutaj żadnego progu, tak, że zapraszamy tylko chrześcijan. Tak, panie redaktorze, znakomicie, że pan to podkreślił, wrócił do tej pierwszej Rzeczpospolitej, bo właśnie tam ta wspólnota Rzeczpospolita była niejako, można powiedzieć, taką pewnym wspólnym podmiotem dla wszystkich. Tam też widzieliśmy, jak było mnóstwo znakomitych patriotów, właśnie tych osób pochodzących z różnych, że tak powiem, narodów. To byli patrioci, którzy oddawali życie za Rzeczpospolitą. I właśnie tutaj trzeba zaakcentować, tak jak wtedy, tak i teraz przy tej dziele Wigilia bez granic nie jest celem, żeby ich nawracać, żeby po prostu to jest zaproszenie do wspólnoty. Rzeczywiście przychodzą osoby z różnych wyznań, proszę państwa, naprawdę ze wszystkich. Jeśli państwo sobie wyobrazicie, jakie mogą być wyznania, prawda, w świecie, to w domach polskich pojawiają się właśnie osoby z różnych wyznań. I co ciekawe, właśnie nie ma żadnych napięć, nie ma żadnych kontrowersji. Jest otwartość w rozmowach. To znaczy, że po prostu te osoby, które przychodzą, jak i polskie rodziny, są spragnione właśnie tego wspólnoty, tej wspólnoty, tej relacji. Nie ma problemów, proszę państwa, kiedy mówi się na Wigilii o Jezusie, Maryi, o świętym Józefie, o opłatku, jako tym wzorze rodziny, z której się uczymy. Te rozmowy na Wigilii oczywiście nie są, nie mają żadnej formy ewangelizacji, absolutnie, tylko właśnie tym pokazaniem, że nasze rodziny nie byłyby takie, gdybyśmy nie patrzyli właśnie na ten wzór. I muszę powiedzieć, że jednocześnie obecność tych cudzoziemców dostarcza polskim rodzinom właśnie tej refleksji, że no, jakie mamy bogactwo, oni tego nie mają, więc możemy się tym dzielić. Dzieci w jednym z domów, prawda, młodzież i dzieci, na przykład była taka reakcja po drugiej chyba Wigilii bez granic, że mówią do mamusi, kiedy już Wigilia się skończyła, że to była pierwsza nienudna Wigilia w ich życiu, prawda.
Więc ta okazja, to spotkanie z ludźmi innych kultur, innych tradycji, innych wyznań jest też dla nas, czy może być też dla nas, taką okazją do dostrzeżenia, docenienia, jakie skarby są cały czas, wciąż jeszcze Bogu dzięki, w naszym posiadaniu. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika w tym szczególnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia. I kłaniam się nisko. Naszym gościem był profesor Zbigniew Krysiak. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję także Państwu. Pozostajemy w atmosferze świątecznej i pozostańcie Państwo z Telewizją Republika.